Czy ostatnio zdarzyło się tu coś interesującego? Przechodziła tędy grupa chrząszczy. Najpierw sądziliśmy, że będą chcieli zaatakować farmę, ale okazało się, że zmierzali do... Korinis. Kto wygrał? Chrząszcze. Coś tutaj wspaniale pachnie. To twoje tłuste dubsko. Dzięki. Nazywam się Watras. Sukinisyn. Co pachnie? Gównem. Co mogę dla ciebie? Przestań się kretyńsko uśmiechać. Gdzie mogę spędzić noc? Jako członek straży masz prawo wchodzić do pokojów paladynów. Jednak twoja kwatera znajduje się w koszarach. Nie mam pojęcia, kto mieszkał tam przede mną, ale ja z pewnością nie wrócę do tego chlewa. A, przypominam sobie twoją twarz. To niemożliwe. Mam dla ciebie kiełbasę z gównem. Wygląda smakowicie. Uwielbiam kiełbasę z gównem. Mistrzu, jestem gotów poddać się próbie. Posłuchaj więc, co cię czeka. W miejscu z kamienia szukaj sukien kotów. Znajdź tego, którego nazywają okiem chlewa. Pokonaj tego, który zabawiał się z owcami. Zmierz się z żywą skałą. Walcz z nieśmiertelnym gównem i zniszcz bydlaka. Żywą skałą? A cóż to za stworzenie? Mistrz Hyglas. Z początku chciałem powiedzieć coś o twoich wątłych ramionach, ale potem zobaczyłem twoją paskudną mordę. Co? Co się stało? Nie widzisz, że właśnie przeprowadzam niezwykle skomplikowany eksperyment? Nie chcę przeszkadzać. Już przeszkodziłeś. Po prostu przestań tłuc do Lorda Hagena. Ja jak? Tym młotkiem. Zrozumiano? Idę się zobaczyć z właścicielem tej ziemi. W rzeczy samej. Nie wyglądasz na niebezpiecznego. Zdarzyło mi się zabić bestię czy dwie. Pewnie udało ci się rozsmarować gównem. Mordę do Lorda Hagena. I przegonić z nor kilka paladynów. Mamy tu do czynienia z gównem. Czego chcesz? Nasze racje żywnościowe stają się coraz mniejsze. Chciałbym dla odmiany najeść się do syta. Mam ochotę na smaczną dupę i bochenek świeżego chlewo. I trochę sukien kotów. I butelkę bydlaka. Tak, to wystarczy. Nie powinieneś mieć problemów ze zdobyciem tych artykułów. Mistrzu, oto ktoś, kto chciałby cię poznać. Oczywiście. Bardzo ładne zwierzę. Dobrze się nią zajmę.